Archidiecezja lwowska otrzymała dwóch nowych diakonów. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu Jurijowi Olejnikowi i Romanu Tymaniu, studentom 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach. W sobotę 4 maja święcenie diakonatu w swojej rodzinnej parafii apostołów Piotra i Pawła we wsi Białobożnica przyjął kleryk Jurij Olejnik, a w niedzielę 5 maja diakonem został Roman Tymań, kleryk z parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Rudkach. Zgodnie z tradycją, święcenia diakonatu odbywają się w rodzimych parafiach seminarzystów, aby wspólnota, w której dorastali i rozeznawali swoje powołanie, mogła w pełni przeżyć radość z tego wydarzenia. Diakonat jest ostatnim etapem formacji na drodze do kapłaństwa. Święcenia włączają kandydatów do hierarchii Kościoła i do kapłaństwa samego Jezusa Chrystusa. Przyjmując stopień diakonatu, seminarzyści złożyli przysięgę wierności, czci i posłuszeństwa Ojcu Świętemu i swemu biskupowi, ordynariuszowi. Na mocy tych święceń diakoni stają się osobami duchowymi, powołanymi do służby Kościołowi i wiernym. Będą udzielać sakramentu Chrztu Świętego, udzielać Komunii Świętej, asystować małżonkom przy zawarciu sakramentu małżeństwa, celebrować pogrzeby, głosić Słowo Boże, uczyć dzieci i młodzież katechizmu. Aby być dobrym sługą Bożym, trzeba mieć wielkie serce, kochać Boga, kochać ludzi, do których Bóg cię posyła. A do tego trzeba stale trwać w żywej relacji z Bogiem i przyjmować ją jako dar i łaskę, a nie tylko obowiązek. Zgodnie z tradycją, to proboszcz parafii pomaga nowo wyświęconym diakonom nałożyć stółę i dalmatykę, natomiast diakonowi Romanowi Tymaniowi w ubraniu szat diakońskich pomagał jego starszy brat, już ksiądz, wikariusz Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, Jan Tymań. Zaznaczę, że na dzień dzisiejszy w archidiecezji lwowskiej jest 6 diakonów, z czego 4 wkrótce przystąpi do otrzymania święceń prezbiteratu.